Chciałabym Wam udostępnić swój ekran. Okej, napiszcie teraz, czy widać tutaj mój ekran. Czy widać teraz ekran? Napiszcie. Jest okej, dobra, okej, fajnie. No to chciałam właśnie Wam powiedzieć coś na temat tego eventu EcoFest 2017, który się odbędzie 1 lipca w tym roku. To będzie właśnie prezentacja tutaj Skyway na żywo, ponieważ będą oni prezentować swój prototyp, czyli tą kolejkę, którą już tam od dawna budują. Ostatnio to wiemy, że był też event w Paryżu, ale to mam nadzieję, że Andrzej, który był na tym webinarze, na tym evencie, nam więcej opowie o tym w środę. A teraz dzisiaj się zajmiemy właśnie tym spotkaniem lipcowym. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie jest możliwość kupna tam biletów. Cena jednego biletu waha się w zależności od daty zakupu. W kwietniu to będzie $15, czyli w tym momencie mamy taką okazję, że to jest w sumie no bardzo tanio. W maju $20, w czerwcu $25 i na miejscu $30. No, na czym będzie polegała ta impreza? No to będzie po prostu prezentacja tego prototypu. To jest wiadomo impreza jednodniowa, no ale na pewno raczej potrwa cały dzień, tak? Czyli tutaj też trzeba by pomyśleć o jakimś noclegu. Jeżeli oczywiście ktoś będzie tym zainteresowany, to w tym momencie wystarczy tutaj wypełnić na swoje dane. Wypełniamy ten formularz. Nie wiem, czy teraz jest już chyba przetłumaczony. Imię, nazwisko i swój adres e-mail. I jeżeli chcemy więcej biletów, to oczywiście tutaj dodajemy. I klikamy kup bilet i należy oczywiście taki bilet wydrukować, żeby on miał konkretny kod QR, albo można mieć też oczywiście taki bilet na komórce. Jeżeli chodzi o hotele, to Skyway nam tutaj jeszcze właśnie dał możliwość taką, żeby tutaj zarezerwować taniej sobie nocleg w jednym z trzech hoteli, które oni proponują. Ja dam Wam taką tutaj stronkę, jeżeli są osoby z naszej grupy zainteresowane tym wyjazdem, to właśnie dam Wam tutaj stronkę, gdzie można i kupić bilety, i również można wybrać sobie nocleg w jednym z tych hoteli. No, oczywiście można też w innym, no ale tutaj jakby na hasło Skyway. Po prostu trzeba na przykład napisać do tego hotelu na adres e-mail i na hasło Skyway dostaniemy po prostu tańszą ofertę. Jeszcze oczywiście są inne hotele do wyboru, jeżeli komuś się tamten pierwszy nie podoba. Tylko tutaj mówię, zawsze tutaj są warunki, że żeby na przykład dostać zniżkę, to trzeba tutaj albo podać kod, albo na przykład jest rejestracja tutaj do tego hotelu z konkretnego linku, tak? Czyli ten pierwszy hotel jest hasło Skyway, drugi hotel już mają taki link, który zapamiętuje, że jesteśmy z tej grupy Skywaya, a ten trzeci hotel też również trzeba na kod Skyway. Taki, ile jeszcze kosztuje, takie z ciekawości sobie też patrzyłam, ile kosztuje taka doba hotelowa, bo wiadomo, że w Białorusi jest rubel, tak? Białoruski. Patrzyłam, ile to jest w przeliczeniu na nasze. W przeliczeniu na nasze, no to jest około jeden taki rubel, to są nasze 2 złote, tak? Czyli można powiedzieć, że w sumie tutaj wszystko na Białorusi jest 2 razy tańsze niż w Polsce, więc nic się tylko tam przeprowadzać. Nie, no żartuję sobie, ale oczywiście jest po prostu tak, że te noc w hotelu rzeczywiście nie jest tam jakoś droga, zwłaszcza jeżeli jeszcze się podamy kod Skyway. Jeżeli natomiast chodzi o transport już na przykład z tego hotelu na miejsce eventu, bo miejsce eventu to jest miejscowość Morina Gorka, która jest tak jakby przedmieścia Mińska, tak? I oczywiście taki transport to tam już firma nam załatwia, bo właśnie w tym bilecie za $15 mamy po prostu również transport od hotelu do po prostu tej miejscowości Morina Gorka, na której jest ten prototyp. Także o to się nie musimy martwić. Jedyne, o co się musielibyśmy martwić, to widzicie, hotel ma hotel, w sensie sobie załatwiamy, bilet kupujemy.
To są dwie rzeczy. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz, oczywiście sam dojazd na miejsce, tak, czyli do hotelu. No to w tym momencie, jeżeli na przykład lecimy samolotem, no to w tym momencie nie potrzebujemy wizy. Jeżeli natomiast jedziemy autobusem lub pociągiem lub wiadomo samochodem, no to taka wiza jest w tym momencie potrzebna. Sekundeczka. Dobra, już wracam. I teraz w tym momencie, o czym mówiłam? O tym, że jeżeli jedziemy z samochodem, pociągiem albo autobusem, to potrzebna jest wiza, no i wiadomo, że paszport też jest potrzebny, tak? Jeżeli natomiast lecimy samolotem, nie potrzebujemy po prostu wizy. Także takie są informacje. Jeżeli będzie taka zorganizowana grupa, która by chciała jechać, czytałam gdzieś wcześniej, że do 5 dni wiza nie jest potrzebna. No wiesz co, to ja bym musiała tu się zapytać Natalii. Napiszę zaraz tutaj do Natalii i się jej może zapytam, albo byśmy musieli to po prostu sprawdzić. No, ja dzisiaj rozmawiałam z Natalią i mówiła mi, że jest potrzebna, ale zaraz się jej może tutaj zapytam. Bo chyba jej nie ma na webinarze, tak? Myślałam, że ona po prostu już to sprawdziła. Napiszę do nich, widzicie, że pisze. I ile kosztuje wiza? Tutaj zaraz Wam dam taki link. Gdzieś już tutaj wcześniej sprawdzałam sobie odnośnie tych wiz. O, nawet tutaj mamy wizę szybko, sprawnie, bez wychodzenia z domu i biura. Ciekawe, co to za oferta jest. W każdym razie tutaj mamy taki oficjalny link, ambasada Republiki Białoruś. No i tutaj mamy zasady dotyczące otrzymania tej wizy. Ale no mówię, fajnie by było rzeczywiście się dowiedzieć, czy do pięciu dni ta wiza jest potrzebna. Tutaj Wam podałam link, to sobie możecie poczytać. No, fajnie by było, gdyby do 5 dni nie była ta wiza potrzebna, ale no, nie sprawdziłam tego, bo po prostu Natalia była pewna, że jest ta wiza potrzebna, nie? Dobra, no to okej, to tym się zajmiemy w takim razie potem. I w tym momencie Białoruś bez wiz na po 5-dniowe wizyty dla podróżujących. No to widzicie, znalazłam taki link, ale dla podróżujących samolotem, widzicie? Więc właśnie nie jestem pewna, czy tutaj to, co mówicie, że jest do 5 dni, to czy nie, nie dotyczy tylko samolotów, bo właśnie tak mi Natalia po prostu mówiła. I że swobodnie wyjeżdżać na Białoruś będzie można na okres do 5 dni i tylko transportem lotniczym poprzez lotnisko w Mińsku. I takie po prostu jest, mamy informacje. Także no, nie słyszałam, żeby przy po prostu autobus, jeżeli podróżujemy autobusem czy samochodem, to słyszałam, że wizy obowiązują. Tak mi dzisiaj Natalia mówiła, tak? Także to jest odpowiedź na Wasze pytania. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze do Natalii też napisać. Podam Wam jej adres Skype'a. Dobra? No i widzisz, pewnie masz rację, no to mówię, no to raczej Natalia by mi nie podawała niesprawdzonych informacji. Okej, dobra, i teraz jedziemy dalej z tematem. Tutaj mówiłam, te hotele Wam pokazywałam. Jeszcze też jest taka informacja, że jeżeli będą osoby z grupy chętne na przykład na to, żeby jechać wspólnie autobusem, to może by to rzeczywiście wyszło taniej, to w tym momencie jest taka możliwość, Natalia właśnie powiedziała, że może załatwić autobus. Ale z Warszawy, tylko z Warszawy i że on po prostu no może jechać. No jeżeli nie, no to każdy może jechać też oczywiście samodzielnie, tak? Także tak to wygląda. No do Mińska myślę, że jest sporo połączeń, także chyba nie ma z tym problemu. I teraz tyle na temat wyjazdu, bo w sumie tutaj za chwilę, jeśli się będą jeszcze jakieś pytania, to będziemy odpowiadać.
co chciałam tutaj odpowiedzieć jeszcze o innych tematach, to takich mamy, że właśnie podczas tego ekofestiwalu, czyli właśnie tej uroczystości 1 lipca, odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Skyway. To Wam czytam tutaj newsy. Szczególnie honorowe miejsca w muzeum zajmą imiona inwestorów, którzy wspierali projekt na najtrudniejszym etapie, tak? Również możesz znaleźć się na tej uprzywilejowanej liście. Wystarczy zainwestować w projekt przed 16 kwietnia 2017 roku. Aby móc umieścić swoje imię w tym Muzeum Transportu Strunowego, na akcję powinien być wystawiony certyfikat, tak? Czyli jeżeli jest niezamknięte zobowiązanie ratalne, to należy go spłacić przed podaną powyżej datą. No czyli co to oznacza? To oznacza, że jeżeli po prostu będą, jeżeli ktoś ma jeszcze niespłacone raty, no to w tym momencie nie będzie jakby w tym muzeum po prostu wyróżniony, tak? Także to są takie newsy. Myślę, że jest to ciekawa sprawa, no bo kiedyś będziemy mogli się pochwalić, że dołożyliśmy cegiełkę, tak? I oczywiście te osoby, które nawet nie pojadą na ten event, to również, a również zainwestowały przed 16 kwietnia, to również będą w tym muzeum wyróżnione. Tutaj mamy jeszcze inne newsy. No generalnie dzieje się naprawdę sporo, tak? Jak mówię, był event w Paryżu, Indie tutaj też jest informacja, że Indie już jakby oficjalnie, zobaczcie, poinformowały o tym, że technologia Skyway będzie wdrażana niekoniecznie w stolicy, lecz w regionach. Pierwszym z regionów będzie miasto Ranchi, stan Jakarnd, i że została podana również oficjalnie, tak, do szerokiej publiczności podano partnera Skyway, czyli podano Skyway jako partnera i również podano spółkę, która razem ze Skywayem tam realizuje projekt, jest to Tenacity Angering India. I to nie jest byle jaka spółka akurat jeśli chodzi o Indie, ponieważ jest to międzynarodowy gracz z doświadczeniem. Również ujawniono, ile będzie taka instalacja takiej kolejki w Indiach kosztowała. No to to są raczej kwoty 890 dolarów, milionów. Jednak tak naprawdę z tego co wiemy, już Indie wypłaciły Skywayowi zaliczkę na budowę, także widzimy, że wszystko tutaj się świetnie rozwija. I co najważniejsze, to właśnie informacja o tym, że Skyway współpracuje z Indiami, to zostało podane na jednym z największych portali takich kraju, tak? Czyli widzimy, że mamy też potwierdzenie, że to nie jest tak, że ktoś nam coś powiedział, że tam się coś dzieje, ale rzeczywiście jest tego potwierdzenie jakby takie już podane do oficjalnej wiadomości. Tutaj mamy jeszcze takie informacje ogólnie o nowościach, a niestety to jest akurat po rosyjsku. Z tego tutaj nie będziemy omawiać. I co jeszcze najważniejszych tutaj informacji? Jeszcze mamy Indonezję. To już mówiłam wcześniej, że po prostu odbyła się tam prezentacja w Indonezji. No i generalnie ta wystawa Skyway odniosła bardzo duży sukces, tak samo jak międzynarodowe targi transportu, tak? Także jeżeli tutaj generalnie z nowością, to na ten moment jest tyle, tak? Czy siak uważam, że bardzo dużo się dzieje. Teraz czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli mamy jakieś pytania, to możemy teraz zadawać. A czy to dotyczy obu stron Skyway, czy tylko Kapitolu? Bo mamy spłacony na drugiej platformie pakiet. O kurczę, tego to nie wiem. No, wydaje mi się, że dotyczy zarówno Skyway RSW, jak i Skyway Capital, tak? No bo w sumie to są dwie jakby spółki, które należą do tej samej firmy, czyli tutaj jest to po prostu powiązane. Także jestem pewna, że po prostu dotyczy to obu. Najnowszy artykuł z gazety. Kolejka będzie na wysokość 10 metrów. Przybliżony koszt projektu szacuje się na około 890 milionów dolarów. O, fajnie, Aleksandra Dalinka. Zaraz sobie go tutaj otworzymy. Czyli to mamy tego linka. Rozumiem, że to jest odnośnie właśnie Indii. No to super, to możemy sobie tutaj zobaczyć. O, i mamy właśnie wszystko tutaj opisane, czyli fajnie. To dziękuję za tego linka.
No i tak to tutaj wygląda. Dobra, i teraz czy można kupić bilet na ekofestiwal ze środków na balansie w Skyway? Dobra, zaraz to sprawdzimy w takim razie. Bo ja jeszcze tego biletu nie kupowałam, ale za chwilkę to w takim razie przetestujemy, skoro jest takie pytanie. Czy można to kupić właśnie z balans? No byłoby fajnie, żeby taką możliwość właśnie dawali, tak? Jakby tutaj byłoby ok. Zobaczę sobie testowo, jak to tutaj wygląda. I zobaczymy, czy to można zapłacić z Skywaya. No niestety widzę, że tutaj jest płatność kartą. No nie widzę, żeby tutaj była możliwość w tej chwili płatności z biura. No chyba że w naszym back office jest taka opcja. Ale nie jestem przekonana, szczerze mówiąc. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czekam w takim razie, czy mamy jeszcze jakieś pytania. Chyba coś tu się wyłączyło, dobra. I tak jak mówiłam, Korea również jest zainteresowana Skywayem, także dzieje się naprawdę sporo. Jaki jest całościowy koszt wyjazdu dla jednej osoby? No to jeżeli chodzi o koszt wyjazdu dla jednej osoby, to już Ci mówię, no to jest tak, $15 to jest bilet, jeżeli kupimy go w kwietniu. Hotel, no to tam patrzyłam, że to może być około 200 zł. Natomiast jeszcze wiadomo, że paszport, to pytanie, czy masz paszport i ile jeszcze wiza. No to wiza, ile kosztuje? No zależy, też może być około 200-300 zł taka wiza, to zależy jakby tutaj już od tego, kto, no jak ją po prostu załatwiasz. Potem mamy, no właśnie nie masz, no to jeszcze jeżeli masz paszport, no to jeżeli masz jeszcze paszport, trzeba by było wyrobić, no to paszport, też znowu są koszta, tak? Paszport, no to wiadomo, załatwiamy tutaj w swoim urzędzie. Paszport, no około 140 zł. Więc jakby tutaj, no wiza to tutaj zależy, bo widzę, że pośrednicy biorą sobie też swoje, tak? Zależy jakby, jak to będziemy załatwiać, nie? Chyba, że bezpośrednio przez ambasadę. Jeżeli przez pośrednika, no to w tym momencie jest jakby tutaj, jest w tym momencie drożej. Natomiast bardzo możliwe, że przez ambasadę, to wam dałam już przecież linka, można zrobić to taniej, no. Także no to Dawid, musisz sobie przeliczyć, a jeszcze dojazd, tak? Oczywiście jeszcze dojazd, więc jakby no trochę mi się wydaje, że ten wyjazd kosztuje wszystko, ale myślę, że wrażenia rzeczywiście mogą być niezapomniane, no i będzie można się przekonać na własne oczy, tak, jeśli chodzi o projekt Skyway. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytanka? Czy na razie wszystko jasne? Paszport nie można kupić na granicy wizy. Oj, tego nie wiem. Paszport lepiej zakładać w mieście wojewódzkim, czeka się o połowę krócej. No to fajnie, to dzięki tutaj za informację. Ktoś wyżej pisał o możliwości wizy zbiorowej. No to osoba, która zaproponowała, w takim razie to niech się tutaj może wypowie, może by miała jakieś informacje. Ja tutaj zobaczyłam zresztą też taki link.
I to jest właśnie taka wiza grupowa. No myślę, że można by to załatwić. Ilość grupy liczy nie mniej niż 5 osób. Tutaj przyklejam Wam linka, także jeżeli są osoby po prostu chętne razem, jakby tutaj, żeby się dogadać, to myślę, że można by to zrobić, tak? Także to już musicie się jakoś razem ze sobą tutaj skomunikować, czy to na czacie, czy jak chcecie. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jak nie, no to powoli kończymy. Dajmy sobie kilka dni na rozeznanie szczegółów. No dokładnie, no nie każdy sobie sprawdzi też, wiadomo, wszystkie informacje też są w sumie w internecie, więc nie każdy sobie zobaczy, co się bardziej, że tak powiem, opłaca, czy to jest zbiorowa wiza, czy pojedyncza. I niech każdy stwierdzi, co jest dla niego najlepsze. Dobra, to w takim razie kończymy i dzięki bardzo. I w środę oczywiście tutaj zapraszamy będzie webinar Andrzeja. Już mam nadzieję, że będzie, odbędzie się. Relacja ma być z targów, które były w Paryżu. Ok, to jeśli nie ma pytań, no to kończymy. To dzięki bardzo i miłego wieczorku.